Pozdrowienia z Wrocławia. Dzisiejszy dzień właśnie sobie tutaj tak spędzimy troszeczkę na Ostrowie. Pojedziemy na Psie Pole. Teraz właśnie czekam na znajomych, którzy mają tu po mnie podjechać. I historie, słuchajcie, legendy w sumie, ciężkie takie legendy, które są w sumie zabronione, tak jak wczoraj ta z Zagórza Śląskiego. Te z Wrocławia są, słuchajcie, jeszcze bardziej szalone. To, co działo się tu w podziemiach wrocławskich w latach 46-47, niektórzy twierdzą, że nawet do 49 roku ludzie w podziemiach tu żyli. No, nie uważam za do końca szalone, aczkolwiek dużo takich relacji właśnie słyszałem. Między innymi tu, gdzie prowadzono pracę, słuchajcie, przy odgruzowywaniu dworca głównego rok po wojnie, znaleziono jeszcze komorę, gdzie żyli ludzie i oni się ukrywali w tych podziemiach. Słuchaj, część z nich nawet nie wiedziała, że skończyła się już II wojna światowa. Jednak ile w tym jest prawdy? Nie wiem, szalone opowieści były, są i będą. Jednak jeżeli chodzi o podziemia Wrocławia, kiedyś ktoś zaprzeczył, że Wrocław nie posiada żadnych podziemi, tak jak Gdańsk, Kraków. Teraz się okazuje, że oficjalnie już jest podawane, że Szczecin posiada potężne podziemia ciągnące się aż do Polic. Niektórzy opowiadają o podziemiach właśnie Poznania, które ciągną się kilometrami i wychodzą poza miasto. Inaczej, jeżeli Niemcy tworzyli twierdzę, to gdzieś dowódcy i hierarchowie danej twierdzy musieli się w jakiś sposób z danego oblężonego miasta wydostać. Podziemia Berlina. Obejrzyjcie sobie film pod tytułem Upadek i zwróćcie uwagę na tak zwane komanda podżynaczy gardeł. Byli to goście, byli to naprawdę już wykolejeńcy, najgorsi z wykolejeńców, którzy mordowali swoich ziomków za coś takiego, że nie chcieli wykonać na przykład rozkazu, nie chcieli stanąć do walki w imieniu Führera. Gówno prawda, po prostu szli i mordowali swoich ziomków. Tu we Wrocławiu takich przypadków były setki. Były tak zwane te komanda pod Żyna czy Gardeł. Po prostu całe kwartały miasta zostały po prostu tu wytępione. Jedni mordowali drugich. Niemcy mordowali Niemców. Wrocław był oblężony. Podpalenie wielu obiektów nastąpiło poprzez samych Niemców, przez ten rozkaz spalona ziemia, że nie zostawimy, Hitler rozkaz, który wydał, że nie zostawimy kamienia na kamieniu, że dla bolszewików nie zostawimy ani źdźbła pszenicy. Także ten rozkaz był skrupulatnie wykonywany. Podziemia właśnie Festung Breslau. Ciągnące się tu pod moimi stopami. Podczas remontu dworca, podczas remontu dworca autobusowego, podczas stawiania Skytowera, słuchajcie, trafiano na niesamowite podziemie, na niesamowite konstrukcje betonowe. Nakręciłem kiedyś film, pokazując wam takie katepilary potężne, to już z 8 albo 10 lat temu, 8, 9, 9 lat temu, jak dworzec był w remoncie, pokazywałem wam właśnie tu, gdzie teraz jest ten piękny trawniczek, właśnie taką wielką, wyrytą dziurę, z chodnikami, z niższymi poziomami. Oficjalnie teraz tego oczywiście nie ma i całkowicie to zostało wyparte ze świadomości. I opowieści właśnie o ludziach, którzy żywili się ludzkim mięsem w podziemiach. O pożeraczach umarłych. To nie jest jakiś tam kit wymyślony na potrzeby tego filmu, tylko starsi ludzie to opowiadają, że po wojnie bali się wypuszczać dzieci z domów, bo dzieci były porywane i że robiono z nich kiełbasę. I takie, słuchajcie, opowieści są tu do dzisiaj. Jeżeli uda się nakłonić jakąś starszą osobę do tego, żeby wystąpiła przed kamerą, na pewno taką relację dla was nagram. Aczkolwiek kiedyś nagrałem dla was z Wylatowa, z naocznym świadkiem, relację. Nie było żadnego zainteresowania czymś takim. Ale aż mi po prostu teraz brakło słów, jak to określić. Historie dotyczące właśnie tego zdziczenia, ze zwierzęcenia, słuchajcie, bo inaczej, nawet chyba zwierzęta tak się nie zachowują, jak zachowywali się właśnie tu ludzie, właśnie ziomkowie, Niemcy Niemcom zgotowali tu taki los. To, co działo się z więźniami w zakładzie kąpielowym, to, co działo się z więźniami w podziemiach budynku poczty, czy magazynów kolejowych, słuchajcie, to naprawdę przechodzi ludzkie wyobrażenie. No i oczywiście komanda dzieci. To się przewija cały czas, że gdzieś były właśnie magazynowane dzieci, małe dzieci, tak od 2 do 6 lat. Było ich po prostu bardzo dużo, tych opowieści. Jeżeli chodzi o ten super narkotyk, jeżeli to było, no to jest naprawdę dla mnie przerażające.
Wiedziałem o czymś takim, ale się tym po prostu nie interesowałem. Nie miałem o tym takiego głębszego pojęcia, że właśnie w ten sposób tak się go pozyskuje. Jest to tragedia i oby się nie okazało, że Lebensborn między innymi tylko istniał po to, żeby właśnie władcom i przywódcom III Rzeszy dostarczać super narkotyku.